Kto jest wynalazcą, a kto nim nie jest? Tom ma pomysł na plaster nikotynowy, na umieszczenie roztworu nikotyny w plastrze do podawania przez skórnego, który może być stosowany na różne części ciała. Tom prosi firmę X o opracowanie plastra i przeprowadzenie testów dla potwierdzenia słuszności koncepcji. Następnie dokonane zostaje zgłoszenie patentowe, obejmujące plaster przez skórny, zawierający nikotynę. Tom jest jedynym wynalazcą. Inżynierowie z firmy X, którzy wyprodukowali plaster, nie są wynalazcami, ponieważ zasadnicze właściwości plastra zostały określone przez toma. Po publikacji wynalezionego przez Toma plastra nikotynowego, Emily, inżynier zajmujący się produkcją plastrów przezskórnych, ma pomysł na modyfikację plastra Toma, która pozwoliłaby na zwiększenie jego skuteczności. Emily opracowuje dwuwarstwowy plaster nikotynowy, dla którego zostaje dokonane drugie zgłoszenie patentowe. Emily jest jedynym wynalazcą. Tom nie jest w tym przypadku wynalazcą, ponieważ nie przyczynił się on do opracowania tego zmodyfikowanego, dwuwarstwowego plastra. Jeszcze później, John, lekarz przepisujący dany plaster nikotynowy swoim pacjentom, stwierdza, że plaster nie tylko pomaga pacjentom rzucić palenie, ale także, o dziwo, zmniejsza ataki migreny zostaje dokonane zgłoszenie patentowe, obejmujące zastosowanie plastra nikotynowego w leczeniu migren. Ani Tom, ani Emily nie są w tym przypadku wynalazcami, jest nim tylko John.